Hej, witam was moi drodzy bardzo serdecznie. Dzisiaj będziemy robić coś bardzo szalonego. Widziałam to na internecie i moja koleżanka mi o tym opowiadała i tak stwierdziłam, że spróbuję to przetestować na sobie. Mowa tutaj o szalonym teście na żywo. Airbrush Sally Hansen, może kojarzycie, może nie, bardzo popularny spray do przyciemniania naszych nóg, czyli są to rajstopy w sprayu. I to jest airbrush i to robi nam taki efekt rajstop, wygładza nam pięknie nogi, mam jakieś siniaki, nam wszystko kryje. Makijażysta Kim Kardashian kiedyś o tym wspominał, że można spokojnie tego używać jako podkład i dzisiaj będę testować. Jak widzicie, moje ręce są dużo ciemniejsze od twarzy, ale tak czy siak na pewno będzie duża różnica. Ja to używam na nogi, kiedy gdzieś na imprezę, ale kiedyś też sprzykałam sobie całe ciało, ręce i też fajnie to wyglądało. Więc jeżeli używacie na przykład samopalacza i nie macie ciemnego podkładu, bo nie chcecie kupować ciemnego podkładu, a macie Sally Hansen, to może fajnie jest to wypróbować. No nie wiem, jest to bardzo ciekawe efektu. Zobaczymy, jak to wyjdzie. To jest średni niestety kolor, pewnie powinna mieć jasny, więc może będę pomarańczowa, ale jak coś, to zaraz to się zmyje, więc co ja sobie zrobię, to sobie tylko zepnę włosy. I tak, można to nakładać prosto na twarz, ale ja tego nie będę zrobić, bo będę miała całe włosy, wszystko zaraz brudne. Ja sobie będę to nakładać na pędzel i jak będzie za pomarańczowo, to po prostu nie wiem, co zrobię, zmyję to. Więc będę nakładać na pędzel z Berminer, ale z naturalnym, nie wiem, czy to dobrze. Zobaczymy, jestem podekscytowana, tu dużo będę patrzeć. Podobno jest, widzicie, tu mam blizny podróżnikowe. Podobno jest bardzo kryjący i zobaczymy, jak to będzie. Nakładam sobie na pędzel. Masakra. O nie, już mi się kończy, no to pięknie. Ej, masakra, to jest ciemne. No nic, jedziemy. To chyba był fail. No nic. Trzeba to szybko nakładać, bo to szybko wysycha. Chyba to był błąd. Więc jak jesteście murzynkami, to pewnie mam. No, nie wyszło tak mega ciemno. Jeszcze sobie sprejnę. No, mówię wam, fajne ma krycie, widzicie? Ja nie powinnam to zrobić najjaśniejszym. Ale daje fajną pelenizmę, jak widać. Jeszcze o, tu sobie przejadę, a co? Jeszcze mi się wsadziło. Porównuję do ręki. Widzicie, nie jest tak źle w porównaniu do mojej ręki. I co ja teraz zrobię? Ja sobie teraz nałożę rozświetlacz. Nałożę sobie rozświetlacz, ale jestem durna. No, czegoś nie robię w imię nauki. Mam korektor Estée Lauder BB. Jasny. I sobie porozświetlam sobie na czoło. Trochę na nos. Bardzo fajny korektor. Nie wiem, jak to w kamerze wygląda, ale powiem, że na żywo wygląda to całkiem spoko. Tak właśnie patrzę. Wykończenie jest mega. Bardzo lekkie, w ogóle tego nie czuć na twarzy. Bardzo dziwna rzecz. Bardzo dziwne. Bardzo, bardzo. Ale mnie pewnie zhejtujecie. Masakra będzie, nie? Idiotka, nakłada sobie spray na nogi. Na twarz. Dobra. No
nałożyłam sobie korektor pod oczy. Teraz sobie po prostu nałożę sobie, czy ja tu mam jakieś plamy? Nałożę sobie teraz puder transparentny na całość. O nie, potukł mi się puder! Popatrzcie. Mam teraz białe placki pod oczami. A to też dlatego, że mam bardzo mocne światło. No popatrzcie, jaka jestem rozświetlona. No nie wygląda tak źle teraz. Chyba trochę przesadziłam z korektorem pod oczami. Dobra, dokończmy makijaż. Dokończmy makijaż i ocenimy efekt końcowy, dobra? Użyję sobie jeszcze mojego bronzera z Bourjois. Bardzo dziwne. Bardzo dziwne. Dodam jeszcze, jak już jest taki ten makijaż brązowy, dodam jeszcze sobie tego bronzera złotego z Gosha. Pomadeczkę. Będzie to pomadka L'Oreal 728 Honey Bay, żeby było już wszystko ciepłe. Na oczach nałożyłam smog z falerki Negrie. Słuchajcie. Werdykt. Nie głupie. Powiem wam, że nie jest to głupie. Jak widzicie. Rozpuszczę sobie moje włosy. Nie jest to głupie, aczkolwiek myślę, że jakbym wzięła jaśniejszy ten spray, to byłoby lepiej. No, fajnie to wygląda. Zobaczcie, rzeczywiście to jest, wezmę sobie lusterko. Jest taki sun-kissed look. A jak widać, jak teraz służę do ręki, to nie jest takie ciemne. A uważam, że bardzo fajny efekt. Wow, naprawdę jestem zaskoczona. Jeżeli chodzi o przykrycie niedoskonałości, to uważam, że jak na taki lekki spray sprawiło się, spróbuję wam to przybliżyć, o nie, klęcie mi. Jak na takie coś, to naprawdę przykryło fajnie, widzieliście przedtem. Bardzo lekki takie coś, jestem bardzo w szoku, powiem wam, jestem w ciężkim szoku. No, jak macie ciemną karnację, uważam, że to jest fajna opcja. Jeżeli używacie samoopalacza i chcielibyście wyrównać kolor skóry, na przykład jak macie ciemniejsze ciało i nie wiem, no chciałam sprawdzić, czy to się sprawdzi, no bo no sorry, no lepiej kupić sobie podkład, wiadomo. Ale chciałam sprawdzić i to jest niby wodoodporne, więc zobaczymy, jak się na twarzy zachowa. Słuchajcie, ja teraz zmykam do pracy, ponieważ idę do pracy. Jest godzina 6:30, ile się nie mylę. Wrócę koło 11:12, więc wrócę do was update'em. No! Czego to się nie robi? Przynajmniej co? Jest jakiś pomysł na film, co nie?
Dajcie znać, co o tym sądzicie. Ja uważam, że fajnie to wygląda. Jak widać, wyrównał mi ten koloryt. Jakaś taka wyglądam na opaloną. Wcale nie jest dużo ciemniejsze od mojej... Na początku wydawało się to bardzo czarne. Wcale nie jest to ciemniejsze dużo od mojej skóry, bo już mówiłam, jeszcze z wakacji mi została palenizna, więc... tylko trzeba tu dobrze sobie na szyję rozprowadzić. No i uważam, że wygląda to wszystko spoko, więc dziękuję wam serdecznie za oglądanie. Do zobaczenia w następnym filmie. Hej, słuchajcie, wróciłam po pracy. Dzisiaj skończyłam wcześniej. Jest teraz godzina 12 i wracam z wami, zwracam do was z update'em. Jak widzicie, rajstopy w sprayu nadal trzymają się na mojej twarzy. Jak widać, już się świecę trochę i z nosa mi zeszło, dlatego że wsiąkałam nos po prostu, więc z nosa mi tu zeszło, świecę się trochę jak żarówka. No i wam powiem, że teraz poprawię sobie jeszcze pomadkę, że oprócz tego, że mi się z nosa starło, wszystko wygląda spoko. Nawet nie wygląda jakoś mega tusto, też dlatego, że są sztuczne lampy włączone i to jest takie mega oświetlenie. A myślę, że test rajstopy w sprayu zdały na, dałbym im czwórkę, piątkę. Myślę, że spoko alternatywa, jeżeli jesteśmy w w pośpiechu. Idziemy szybko na imprezę i można spokojnie tego użyć na ręce, na nogi i nawet na twarz, więc taka ciekawostka. Nie wiem, czy wam się przyda, może tak, może nie. Na dekolcie też wszystko się trzyma, także wszystko ekstra. Mnie osobiście się podoba taki przybrązowiony look. Ludzie powiedzieli mi dzisiaj w pracy, że wyglądam jakoś tak zdrowiej, bardziej kolorowo, bo ostatnio nosiłam za jasny podkład. A teraz widzicie kilka komplementów. Zdobyłam komplementów. No niestety tu mam moje niedoskonałości, przebarwienie, no ale tu powinnam użyć korektora, ale niestety mój korektor jest za biały. Ale myślę, że jak bym nałożyła większą warstwę, jakby ten, jakby zamiast medium średniego koloru było jasne, to wszystko byłoby lepiej. Ale tak czy inaczej, uważam, że 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Myślę, że 6 godzin spoko, jak na coś takiego. Fajna ciekawostka, mam nadzieję, że wam się przyda. Dziękuję wam serdecznie za oglądanie. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa!